Rafał. Take five. Take beauty. Kurniak. Ja pierdolę, Rafał, co to kurwa jest? Nie no, Rafał, idziesz do końca. O kurwa. Ja pierdolę, chyba budżetu zabrakło. Bierz moje pieniądze, Rafciu, to tak nie może być, no. Nie p***ił mnie, stary. O, ja pierdolę. Matko Boska. Panie Rafale, co to jest? Robert Sutton. Ale chyba zapomniał jednej rzeczy. 7x7 to jest zarejestrowane logo. Więc niestety jutro będę musiał mu pozew złożyć za naruszenie... za naruszenie znaków towarowych. Klaudia Syguła. Dobra, wpadam od nas. Widziałem. Ja jej nawet z twarzy nie znam. Jątkowska. Grzegorz Grek. Piotr Szeliga. Adrian Cioo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 o
oświecinski. No i co, chyba po dżentelmańsku zaczniemy od pań, które jeszcze ze sobą żadnego starcia nie miały. Hubercie, proszę. Tak, dziewczyny, ja bym chciał się was podpytać, dlaczego taka inna formuła, a właściwie to trzy formuły, boks, K1, MMA. Strzelam, że nie mogłyście się dogadać na jedną formułę. Pewnie jedna ciągnęła w MMA, druga chciała boks. No i stanęło po środku. No tak jak mówisz, ja chciałam jak najwięcej boksu, Klaudia chciała jak najwięcej MMA, więc zostawiłyśmy te skrajne dwie rundy tak jak nam pasowało, a w środek wrzuciłyśmy coś, co jest, no powiedzmy, sprawiedliwe i pasuje i mi, i Klaudii. No ja uważam, że gdybyśmy się biły w MMA, to by była gra do jednej bramki, gdybyśmy się biły w boksie, to też pewnie by było do jednej bramki, dlatego jest coś dla oka, coś ciekawego, coś innego i Klaudia. Są trzy formuły. Klaudia, ty w wywiadzie powiedziałeś, że Ewa Brodnicka bardzo pomaga ci w przygotowaniach. No a nie da się ukryć tego, że Ewka Brodnicka no to jest duży wróg Ewy Piątkowskiej. No właśnie i pytanie, czy to też jest taka gra psychologiczna trochę, żeby wejść do głowy Ewy? No bo tu jest, no to jest chyba największy kobiecy konflikt w sportach walki. No słuchajcie, jeśli Ewa jej pomaga, to powiem tylko, że Ewa Brodnicka może cię nauczyć dwóch rzeczy. Robienia loda za iPhona. Albo padania na dupę co? Po moich kosach, a chyba nie do tego dążysz, więc nie wiem, po co się z nią przygotowujesz. Ale słuchaj, co ty kurwa mówisz? To nie wiem, że jakoś stricte się z nią przygotowuję, bo mam też lepszych sparring partnerów. To jest jedna z nielicznych kobiet w Polsce w boksie, która sobie całkiem dobrze radziła i z którą chciałam się również skonfrontować, żeby zobaczyć, na jakim poziomie jestem. Także odpuść sobie teraz hejtowanie Brodnickiej, bo to nie z nią walczysz, tylko nie, no to są fakty, to nie jest hejtowanie, tylko mówię jak jest. Zresztą wiesz, jak przez 11 lat nie nauczyłaś się stójki, to te 3 miesiące i tak nic ci nie dadzą, nawet jakbyś miała najlepszych trenerów na świecie i najlepszych sparring partnerów, więc już i tak nic nie poprawisz. Z tego co wiem, to ty nie chciałaś ze mną walczyć, zacznijmy od tego, bo słuchaj, powiedziałaś, Klaudia, że sytuacja jest dla ciebie za mocna, za silna, ty jesteś na emeryturze i chcesz tylko walk. Klaudia, słyszałaś o czymś takim jak negocjacje? Tak, słyszałam o takim jak negocjacje. No właśnie, więc mówiłam to, żeby dostać więcej kasy i żeby więcej przepchać swoich argumentów, na przykład żeby była moja waga, prawda? Ale chodzi o to, że pierwsza runda może ci się udają wygrać, chociaż ty nie wiesz, jaka jestem w boksie, bo nigdy ze mną nie sparowałaś. A to, że ty posadziłaś Ewkę Brodnicką na dupę, o nie tym nie świadczy, bo ja uważam, że jestem trzy levele wyżej niż Ewka Brodnicka. Dużo innych osób. Słuchaj. O, ładnie się Klaudia wyjebała na swoją sparring partnerkę. Umówiłyśmy się na walkę, przynajmniej z twoim promotorem, z twoim menadżerem. Na dwie rundy boksu i jedną rundę MMA na wrzesień, bo już miałyśmy walczyć we wrześniu. I później powiedziałaś, że ty nie wiedziałaś o takich ustaleniach i że twój trener nie zgadza się na dwie rundy boksu, więc chyba jednak... Od samego początku dostałam propozycję. Pierwsza runda boks, druga K1, trzecia MMA, ja od razu na to przystałam.
Była mowa o kategorii 65 kg, też na to przystałam, chociaż biję się w 61 kg. To ty zaczęłaś zmieniać, to ty zaczęłaś... Jeżeli ja powiedziałam, że okej, zgadzam się na te trzy rundy z tobą, zawalczę we frikowej federacji, ty stwierdziłaś nagle, że chcesz wyższą kategorię wagową, więc no tak, to robiłaś wszystko, żeby unikać walki ze mną. Nie, żeby unikać. Słuchaj, ja nie mam do ciebie pretensji, bo ja cię doskonale rozumiem. Ty tutaj jesteś, żeby się bawić, jesteś już na emeryturze, chcesz zarobić hajs. Okej, ja nie mam z tym problemu. Rozumiem, że nie chcesz tak mocnych wyzwań sportowych. No ale sorry, Ewa, jestem tutaj, musisz się ze mną skonfrontować. No bardzo chętnie, no ja od razu się zgodziłam na walkę z tobą, tylko właśnie powinnaś chyba przyjrzeć się swojemu sztabowi, dlatego że twój menadżer z nami się umówił i mam to na piśmie, mam nawet tutaj SMS-a, którego mi przysłał, mogę ci pokazać, że już były ustalone te dwie rundy boksu i jeśli ty o tym nie wiedziałaś, to jest jakiś problem w twoim sztabie. No to do mnie to nie dotarło. No jest mi z tego powodu przykro, no ale nic nie mogę zrobić. Ja się zgodziłam od razu, teraz tak samo zgodziłam się na wagę 68 kg, chociaż tak jak mówię, to nie jest moja kategoria wagowa, podstosowałam się pod ciebie, tak? No tak. Chcesz zacząć od boksu? Nie mam z tym problemu, okej, zacznijmy od boksu. Ja się ciebie nie obawiam, w żadnej płaszczyźnie. Ja jestem pewna, że ja w każdej płaszczyźnie jestem lepsza od ciebie. No tak, zdominuję tylko, że sama się nie zgodziłaś na te dwie rundy. Ewa, bo to, że ty ileś lat temu miałaś osiągnięcia w boksie, nie oznacza, że no nadal dobrze, jesteś na tym samym poziomie sportowym. Pisałam a ja do jestem młoda też... i jestem w chwili obecnej w swojej najlepszej formie w życiu. No dobrze, ale nie pisałam do ciebie szans. I powiedziałaś, że nie jesteś stójkowiczką i ty się na dwie rundy boksu nie zgodzisz. No to boisz no się skoro tego, chcę zobaczyć ten strach, skoro do, tak, słuchaj, nie uderzę. Skoro dostaję nie... propozycję walki i w boksie, i w K1, i w MMA, to czemu mam się zgadzać na dwie rundy boksu, bo ty tak... No bo się nie boisz, bo twierdzisz, że jesteś w formie życia, jesteś no młoda. No to słuchaj, skoro ty tak tyle gadałaś, że nikt się nie chce z tobą bić w MMA i skoro jesteś taka odważna, tak doświadczona, to dawaj trzy rundy MMA. No co, no to masz dawaj, problem? No to dawaj pośrodku trzy rundy K1. Słuchaj, ja bym nie miała z tym problemu żadnego, no to ale umówiłyśmy się na trzecią rundę MMA i od niej nie uciekniesz. Skoro masz taki dobry parter, to będę miała okazję to przetestować. Mam także... dobry parter i mam po dwóch latach lepszy parter niż ty stójkę po 11. Po 11 latach, tak? No 11 lat chyba trenujesz stójkę, tak? Słuchaj, na ciebie wystarczyłoby mi rok przygotowań. Bo ty siebie uważasz za nie wiadomo kogo, a... Nie, ja po prostu znam swoją wartość. Ale i słuchaj, wiem na Ewa, przykład... ja znam twoje słabe strony i ja wiem, że K1 też tobie nie jest na rękę. Pamiętaj, że ja bardzo no to mocno kopię. No teraz ci proponuję trzy rundy K1, jak boję się twoich kopnięć? Bo wiesz, że będziesz mogła tam użyć więcej boksu, a tak cholernie obawiasz się moich zapasów i mojego partneru, jesteś tak obsrana. Nie, bo że w MMA też walczyć. Mogę Stój, używać no pięści. Słucham? W MMA też mogę używać pięści, też mogę zadawać ci ciosy. No tak, ale wiesz, że ja cię bardzo łatwo obalę i tego się obawiasz. Nawet twój trener powiedział, że jeżeli dojdzie do trzeciej rundy, to ja cię poddam, bo to jest zupełnie inny poziom sportowy, jesteś na innym levelu. Skoro twój trener tak mówi, no to chyba... Tylko, że do trzeciej rundy nie dotrwasz. Żebyś ty dotrwała, ja się bardzo obawiam o ciebie. Słuchaj, ja nigdy nie leżałam na deskach, a wiesz, będzie co będzie, no to kiedyś ale... musi być ten pierwszy raz, jednego jestem pewna, słuchaj, jednego jestem pewna, że nigdy w życiu nie otrzymałaś takich ciosów, jakie dostaniesz ode mnie. A ja jestem dziewczyny pewny jednego. Pewna, spójrzcie sobie teraz pierwszy raz w oczy, zapraszam was na pierwsze face to face. Hubert w gazie. Czemu ten chłop skacze na te drzwi cały czas? Ja skorzyła. Wiem, że bardzo lubisz. Ty wiesz, co to jest. Jak lubię, to nie piwo i hamburger. Brawo. Brawo. Ja bardzo dużo o tobie wiem. Przestudiowałam nie tylko twoje umiejętności parterowe, nie tylko twoje umiejętności... I zimnego burgera przywiozło? No sympatyczna jest ta Klaudia, nie ma co mówić. I do publiczności. Uśmiechnięta, sympatyczna. Ewa Piątkowska, Klaudia Cyguła, wielkie brawa. Ja bym chciał też przypomnieć, że słuchajcie, mamy mikrofon, podchodźcie do mikrofonu, możecie też sami zadawać pytania. Dokładnie, a ja bym chciał tylko przypomnieć, żebyście wchodzili na 100nagród.pl, bo... Te dziewczyny z Rafałem będą wstali, największą i najdroższą to jest loterię strzał pijarowy w stopę. Tak, a my co, teraz Adrian, damy głos tobie, ponieważ już tutaj się nam wychylałeś. Pieklisz, ja chcę mu... Halo. Słychać. Halo. Ja bym chciał bardzo spojrzeć w pierwszej kolejności w te piękne, wystraszone oczka fałszywe, więc od tego chcę zacząć. Chcę spojrzeć, nie uderzę cię. Chodź Tomek, chodź. No chodźcie, zrobimy chcę wam face to face. Chcę spojrzeć po prostu w te twoje oczy. Zaczynamy od face to face'a. Strachu chyba z tym panowie, wygrał z w sobotę popkiem. Walka.
A wy już na programie mieliście. Nie. Oj. Nie ma żadnych. Cieszę. Żadnych szans. Żadnych. Cieszę się, żadnych. Że, cieszę się, że będę z takim wielkim mistrzem się bił. Dobra, nie, okej, okay, nie, nie. Dobra, mam jedną prośbę. Nie, daj, nie rzucę, nie obiecuję. Nie, nie, nie. Dobra, to ty daj, nie rzucę, obiecuję, Ulfi. To ty daj. Dobra, ja mam do... Czy chcielibyście zobaczyć face to face bez ochroniarzy, bez nikogo, żebyśmy zrobili? Ja daję słowo, że nie uderzę go, nie odepchnę. Na honor... Co ty... Chcę spojrzeć mu prosto w oczy, bez ochroniarzy, bez ludzi dookoła. Czy jesteście w stanie to zrobić? Obiecuję, że nie uderzę nikogo. Adrian, jako organizacja za 5 dni macie ważny pojedynek. To jest ważne wydarzenie. Tam sobie dacie po mordzie, to nie jest miejsce na to. Adrian, my ci ufamy, ale bez przesady, nie? A on jest 30 kilo lżejszy od tego? Z zawodnikiem walczę. Od Oświęcimskiego? Słyszałem, że chciałbyś być mistrzem 7-7. Ale ja ci pokażę, gdzie twoje miejsce jest. Ale jakie miejsce mi pokażesz? Ty nie masz żadnych szans. Żadnych, żadnych, Tomeczku, żadnych. Dobrze, słuchajcie, no to jak wierzycie, żadnych. Że ja nie mam żadnych szans, stawiajcie na Adriana! Żadnych szans nie masz! Widzę strach w twoich oczach, widzę strach w twoich oczach. Tak, tak. Widzę strach w twoich oczach, widzę strach w twoich oczach. Naprawdę? Tak. Nie będę tutaj nikogo uderzał, popychał, nie chcę się do tego poziomu w tym momencie zniżać, bo uważam, że w oktagonie sobie lepiej mogę poradzić i wygram tą walkę na 100%. Jestem, wiesz czego jestem ciekawy? Nie, jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy. No. Co powiesz, jeżeli przegrasz? Jestem tego bardzo ciekawy. Co powiesz, jak przegrasz? Jak przegram, to się dowiesz. No powiedz, powiedz. Jestem bardzo ciekawy tego. Jak przegram, to się dowiesz. Czyli nie już niedługo, opcji. Czyli już w sobotę. Tak, nie ma takiej czyli opcji, już w sobotę. Nie ma takiej opcji. Czyli już nie ma. W sobotę. Nawet byś ze mną, kurwa, w piłce nożnej przegrał. W żagla, ale ja z tobą MMA, ja we wszystkim jesteś, wszystko. Kurwa, słabszy. Nie ma takiej możliwości. Super. Przegrywasz. Cieszę się, że mam takiego wielkiego zawodnika. No super. No. Może w końcu to docenić. Dziękuję ci bardzo. Spójrz mi jeszcze raz w oczy. Kurwa, przepraszam. Żadnych szans. Dobra, panowie, pozycja bokserska? Dobra. Boksersko, wyjrzaj do publiki. Do strachu trochę na wyjebanie tam przed na zasadzie, a przyjdę, zarobię i tyle. Dziękujemy, wielkie brawa do Face to Face Tomasza Oświęcińskiego i Adriana Ciosa. Tak, a my, słuchajcie, mamy do rozwiązania aferę. Aferę pasztetową, która rozpoczęła się na Face to Face Pasuta z Take Fanem. No i Take Fan, czekaliśmy wszyscy na vloga. Czekaliśmy no na właśnie. Nagrania, no i nie było tych nagrań. I co, kłamco? No jak nie było sytuacji, to nie było nagrania. No jeżeli to czegoś takiego nie udokumentowałem, bo tego nie było, to po co było to wrzucać? Ale... Natomiast ja powiem tylko tyle, że słyszałem taką informację, nie jest ona potwierdzona, że podobno miałeś taki plan, żeby sobie wrzucić mój głos, przerobić i udowodnić, że... Zamknij pizdę i daj dokończyć. O, kurwo, pizdo. Już, teraz możesz mówić, psie. Mega zajebiste teksty jak na 40-latka, naprawdę ci kurwa dobrze idzie. O ja nie? Nitro, twój pan! No, zboczeńcu pierdolony. Mów się, kurwa. Ja zboczenie jest, kurwo. Powiem ci tylko tyle, kurwa, brudasie pierdolony. Jedyne, co możesz, kurwa, robić, to zaczepiać dziewczyny na mieście. Nie słyszałem. Nie, za brudasa chyba nie trzeba. On się Peter, to jest luz. O faktach można kurwo, mówić. Kurwo, przebadany jestem, świeżutko, zapraszam wszystkie dziewczęta. No właśnie, wydaje mi się, że jedyne, co ty możesz zrobić, to próbować zaprosić dziewczyny, kurwa, na ten fejm. A ty z kimś tam stoisz niby, kurwa? No właśnie, robię twój cosplay, kurwa, czuję się w kurwę niezręcznie, tak szczerze, z tym. Z całym szacunkiem moje lepsze. No, sorry dziewczyny, no, ale z takim kasztanem to i tak jest dobrze. No tak, wydaje mi się, że pokazałeś, jakie masz zajebiście duże oczekiwania, kiedy nagrywałeś na przykład Goatsów, nie? Tam naprawdę dobra, od dziewczyn, kurwa, w chuj dużo oczekiwałeś. Kłamco jebany, gdzie jest twój vlog? Powiedziałeś pasztety, kurwo, kłamliwa, czy nie? Nie, odezwałem się słowem w kierunku do twoich koleżanek. No słowem, i tu, kurwa, tu ja bym się pierdolony. Chciał wtrącić. Ale czekaj. Ja słyszałem, bo daj mi dokończyć wypowiedź, chociaż tu się nie wpierdalaj. Ja słyszałem, że chciałeś rzekomo sobie zrobić jakieś AI i stwierdziłem, że poczekam i ewentualnie odbiję piłkę wtedy po konferencji. Daj nagranie, kurwa, śmieciu, jak tak mówię. Kurwo, było na kanale moim przecież wisiało, debilu. Miałeś wstawić swojego vloga. Okłamałeś, kurwa. Wisieć to ci będą moje jaja na brodzie, frajerze. Właśnie, kurwa. Słuchajcie, chciałem wyjaśnić pewną rzecz.
Take Fun, podobam się Take Funowi, rozkwiniłem to. Słuchajcie, to już nie jest konflikt. To prawda. To jest afera miłosno-obyczajowa. On dlatego nie lubi kobiet, bo po prostu jest ukrytym głęboko gejem. I słuchaj, jak Wojtek ja Gola? Ci mówię, że ci rozjebie ryj, ty mówisz mi, że ja ci zrobię loda. Żeby zrobić komuś loda, musisz się podjarać, więc czy jarają cię faceci? Powiedz to teraz. Dobrze, powiedz to szczerze, morda. Powiedz to teraz sobie, powiedz wszystkim, powiedz swojej dziewczynie, daj wszystkim spokój i powiedz, że dlatego nienawidzisz kobiet, bo wolisz męską dupeczkę. Powiedz to, kurwa. Ale widzisz, tu masz ten problem, że ty, tobie się wydaje, że kobieta to kurwa. Ja nienawidzę tobie kurew. Się wydaje, ja po... nienawidzę kurew. Bo ty mówisz, że wszystkie kobiety to kobieta, szmaty. Wszystkie, z którymi próbujesz się zadawać i które próbujesz zmienić. Kurwa, się jebany. To najczęściej. Zauważ swoje filmy, kurwa. Ty jesteś śmieciu popierdolony. Zobacz, co na gołcach robiłeś. Śmieciu... Jesteś ideologiczną dziwką pierdoloną. I takich ludzi, kurwa, jak ty nienawidzę, jebać pierdolonym, nowoczesnym, kurwa, śmieciem. Już, już. Dla mnie to jest ideologiczny pojedynek i taką dziwkę jak ty, kurwa, zaora mi, zobaczysz. I czy stanie mi w oktagonie? Tak, stanie mi, bo no się bo podpięte, jesteś, kurwa, bo lubisz że chłopaków. Mogę najebać taką lubisz szmatę, chłopaków i przyznaj szmatę, to. Kurwa. Nienawidzisz kobiet, bo lubisz chłopaków. Dobra, jeszcze jedno, powiedz to. Jeszcze jedną rzecz to powiedz powiem. To przy wszystkich i wszyscy, co lubią chłopaków. Nie przyjmujcie się, tak po prostu jest. Tylko nie oszukujcie bliskich, nie miejcie dziewczyny. Na chuj to ukrywać! Bądźcie jak Take Fun! Przyznajcie się, dawaj, wywal to wszystko! Słuchaj, powiedziałeś taką rzecz, że w sumie to chyba było na podcaście, że jak dobrze kojarzę, to ty musisz z dziewczynami sypiać za to, żeby na odcinkach u ciebie wystąpiły. Więc powiedz mi szczerze, kim ty kurwa jesteś jak nie dziwką? Więc tak, dziwki są od jebania, słuchaj, więc kurwo, mogę cię wyrupać, nie ma problemu. To ty mu powiedziałeś, że każdy, kto występuje u kogoś na filmie, to jest klepany w dupę i nie. Poczekaj, zamknij mordę teraz, mówię. Pan do ciebie mówi, który cię stworzył. Więc ale to jedyne, co możesz stworzyć, to gówno w palecie śmieci. Ale Nitro cię po dupie klepał, pieniądze ci dawał? Co? No powiedz, Nitro cię po dupie klepał, pieniądze ci dawał, jak cię promował? Powiedz, na spokojnie, no powiedz. Tak czy nie? Powiem ci szczerze, że tak daję... czy nie? Tylko... jakby największym autodisem, który tutaj uprawia Pasud, jest to, że on z pozycji numer jeden w internecie, prowadząc największe kanały w tym kraju, mając największą no, grupę kanałów w Polsce, robiąc najlepsze deale, teraz... Jak on to mówi, bije się z moim psem. Z psem człowieka, którego nawet nie ma na YouTubie. Wyobraź sobie, jaki to jest kurwa... To jest taki autodis, że chłop upadł do poziomu, gdzie bije się z psem gościa, którego nawet nie ma na YouTubie, a był top jeden na YouTubie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest takie piękne i ja wiedziałem, że on to zrobi. Bo ja tak rozkminiałem, mówię, on to zrobi, on zacznie to mówić, tak. Jakby jego logika, tak. I ja to zresztą powiedziałem Rafałowi, że on dokładnie to zrobi. Tylko myślałem, że zrobi to już na face to face, a robi to dopiero teraz. Tylko fame yes, płaci, tylko no. Fame płaci mi za to, żeby z taką dziwką jak ty czas spędzać. Niestety, wybacz mi wypad i dali tak, mi kurwa, i dali mi takiego impetyla jak ty. Ale jesteś niemiły, bo się podpisujesz się po prostu. Przestań, to nie kasyno, nie rozrabiaj. Uspokój się. Rafał, ale ja rozrabiał dopiero w oktagonie będę, spokojnie. Spokojnie, frajerze. A się piździe głos załamał, kurwa, co? Boisz się troszkę? Boisz się boję. Starego, Boisz się boję. Boisz się, no zobaczysz. Obsrana jesteś, dziwko. I teraz tak, nie jest tak, że każdy, kto występuje kogoś na YouTubie, daje się klepać w dupę, bierze pieniądze. Jak ty tak z Nitro robiłeś, okej, nie odpowiedziałeś na pytanie. Szmato jebana, ty płaciłeś kurwa ludziom za to, żeby się poniżali. To się płaciłeś 100 zł za to, frajerze jebany, Dobra, to zróbmy wam to face to face. Chodźcie na środek. Jaka patola tu jest, ja pierdolę. Ja pierdolę, nie wiedziałem, że tak to się wydarzy, ty! Kurwa, ale się odpaliło! Wjeżdżaj w niego, wjeżdżaj w niego! Jadę z nim, kurwa! Mam mikrofon, oj ty, kurwa, zakręć kolkę! Bo ty jesteś dziwką, kurwa, bez honoru! I jeszcze nawet tego zrobić nie potrafisz! Stałaś w ryj! Puszczę ci się na ryj! Pust tak na ryj dostał! Tak jak chciałeś! Tak jak chciałeś, będzie spust na ryj! Chciałabyś, co? Faceta. Wyjeb mu. Powiedz teraz. Ale ty nie jesteś facetem. Ty lubisz facetów. Ty nie jesteś facetem. A kim jestem? A kim jestem? Pytam. Nie przyjebiesz mu. Zajeb. Bo to chuj się, na chuj się rzuca. Już. Na chuj podchodzisz. Patrz jak łapie od razu. Na chuj podchodzisz. Przyjeb mu. Ty jesteś pojebnie pierdolony? Dawaj wszelkę. Nie nienawidzisz kobiet. No to wyjeb. Odejdź, kurwa, chłopie. Odejdź. Odejdź, naprawdę. Po chuj takie rzeczy robisz.
ty kurwa przyznaj się, że lubisz facetów, dlatego nienawidzisz kobiet. Powiedz to. On jest chory na głowę, kurwa, ten pasu. Powiedz, czemu wszystkie kobiety nazywasz szmatami? Powiedz, kurwa, powiedz. Powiedz, kurwa jebana. Czemu się wyżywasz? Czemu się wyżywasz? Dobra. Pomijając wszystko, czemu się wyżywasz? Dobra, a boż mnie dotykasz, po prostu stań sobie, czemu kurwa. Czemu się wyżywasz na kurwa młodych, ładnych ale dziewczynach? Ale to ty się wyżywasz. Lepiej się stoi, to ty się wyżywasz i każesz każdej kobiecie mówić, kurwa, wmawiasz jej, że jest kurwą, każdej. Co ty, co ty mówisz, że są kurwami? Jak mają taką ideologię, jaką przekazujesz, to tak. Ty, bo ty tworzysz, kurwa, szmaty. Dziewczyny, jesteś zwykłym promotorem sex workerek, kurwa. O tak, plus jeden. Dalej. Sam mówiłeś. Plus jeden. Sam mówiłeś, że on i pan to co założył. Sam mówiłeś. Wsadź sobie go do dupy tam, gdzie lubisz. Wsadzę w oktagonie, kurwa, zobaczysz. Boxing position, panowie. Do publiczności. Słuchajcie, pasu take one, formuła stójkowa, 3 rundy. Wielkie brawa, już najbliższą sobotę. Tylko na Kanal Plus. Ej, w sumie, tak jak patrzę sobie na ten panel, na którym siedzę, to myślę, że spokojnie każdego w MMA bym tutaj napierdolił po kolei. O, i teraz no, Piotrek, i to jest czekam na tym odpowiedź. Panelu. No. Ha, ty szali? O, ty, dawaj. Nie ma problemu. Każdego. Greg, co ci się w ucho stało? W MMA. Nazywa Kalapio. A kurwa, może być 8-0. Może być. Nie, miłem. Ej, Szali, ty. Przecież ty nie jesteś chyba 7-7, nie? No, ale mówię, że na tym panelu z każdym w MMA wygrał. No to kurwa już! Adrian, to ja robię walkę po walce. Bo mi się wydaje, że nawet dobra. Z Gregiem robię z tobą. Nie ma problemu. Chcesz, Szeli, face to face, tak podbiegłeś, to może zerknijmy na ciebie. To face to face? No to face to face! Jedziemy, runa! Ty, to ja może siadać już nie będę, tylko będziemy zapraszać. Może po kolei przychodźcie. O Jezu. Uważam, że bym ma każdego na tym panelu bym porobił, Szeli. No offense, kurwa. Ale patrząc na twoje ostatnie walki, bez problemu bym się rozpierdolił. Ja myślę, że Greg by zruchał Adriana Ciosa w MMA. Jeszcze raz, chodź, podejdź. Poza tym od kiedy w MMA dobry jestem? Osrałeś, dobra. Dobry jest cios. Zesrani wszyscy jesteście na tym panelu tak samo, kurwa. Usiądź. Ferrari, usiądź. Myślę, że Klaudia też jest mocna w MMA. Greg, a co ty byś na to odpowiedział? Cofnij. Ale patrząc na twój... Zrobiły... tutaj panie... też by zrobiły no. Adriana. Też, na luzie. Pierwsza runda, moim zdaniem, to by było do jednej bramki. Chciałybyś... Ale tak serio, serio. Mówię serio. Nie, a ja mówię... Ja siedzi obok ciebie, a ja... ma... Oczywiście, że tak. Pierwsza no runda. Oczywiście. Co? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Kurwa, siedzi. Panowie mówią... Koleżanka tutaj... Również dostałbyś od nich na pizdę, chłopie. No ja tu nie będę rozumiał, ja nie... Ty wygrałeś z 50-latkami, rozumiesz? No i walczę z kolejnym, wygram, no więc może w końcu mogę przerzucić się na młodszych zawodników. Nie. Więc generalnie na tym panelu, tak jak mówię, no easy, każdy, MMA. Tylko mówię MMA, no nie oszukujmy się, kurwa, z kim ja dobra, siedzę na panelu. Dobra, ty się z Filipkiem nie umawiałeś parę razy na walkę kurwa. Jakąś? Ale ja przyjąłem z Filipkiem walkę i zgłosiłem gotowość. Boxdel, możesz potwierdzić. Zadzwoniłeś do mnie i pierwsze pytanie, padło od ciebie pytanie, powiedziałem pierwsze z kim chcę walczyć, to chcę walczyć z Filipkiem, wyrażam gotowość, ale później padła propozycja Oświęcimskiego, więc przyjąłem tą walkę ze względu na pewne tam rzeczy, ale co powiedziałem, jak do mnie zadzwoniłeś? Byłem gotowy do walki z Filipkiem, czy nie? Tak szczerze. Byłeś gotowy do walki z Filipkiem, ale to, że jebnąłbyś tutaj wszystkich w MMA, to jest pierdolenie, stary. Nie, no, słuchaj, no... Brawo, dzięki. Obiektywnie. A w jakiej formule? Czekaj. Stary, ja wchodzę w nogi, jest koniec. W jakiej formule? Adrian. W MMA? MMA. Dobra, w jakiej płaszczyźnie byś ze mną, byś był lepszy ode mnie? Nie wiem jeszcze w jakiej, nie analizowałem. W kisielu, w każdej. Nie, jak mam być szczery i obiektywny, to w sumie nawet nie znam cię do końca, nie widziałem twojej walki, ale kurwa uważam, że MMA tutaj z każdym, z zawodników ale jak mówisz, że tutaj walki nie widziałeś, to na mój pierdolnie, że ktoś pokonasz. Jesteś pierdolnięty? Nie, ja jestem normalny. No, kurwa widziałem właśnie. Ja ogólnie, Adrian uważam, no offense, nie?
ale Ulfik by cię pierdolnął. Ja też tak. No kurwa, no to jesteś w błędzie, ale Boksel, powiem ci jedną rzecz. Nie. Ja nie wiem, kogo by jebnął cios, ale na pewno nie wszystkich. Wiesz jak, dobra, to robimy walkę. Ulfik na tego. Dobra, weź się kurwa, chcę nie, Boksel, jedną rzecz. Nie wiem, kogo by jebnął cios, ale Wojtek na pewno by jebnął ciosa. I nie mówię tu MMA. Też chcę powiedzieć. Każdy tak naprawdę mnie lekceważy, bo faktycznie dostawałem kurwa takich ciapków do walki, typu kurwa Jóźwiak, typu Młody Magikal i to jest fakt. Nie miałem za dużo tam do pokazania. Nie wiem, kogo by jebnął ciosem, ale wiem, że Boksel by jebnął chuja między cycestern. Dobra, już chuj, bo tam koniec. Się nie dało przy tych kurwa gnotach czegokolwiek pokazać. To eskalacja to idzie w tym kierunku. Z którym będę mógł naprawdę powalczyć. Z nim sobotę, się poczekaj. W sobotę tak, pokażesz. No, nie, w sobotę, jak jest problem, że wygrana z tobą, ona mi nic nie wniesie, no nie bo ja wygram, kąta. Tylko wiesz co, będzie, ja wygram i powiedzą tak, wygrałeś, parę złotych zarobisz, posłuchaj, nie, znowu wygrałeś z jakimś ciężkim, kurwa, nie. Dziadkiem, a na koło pięćdziesiątki, więc ja poczekaj. Czekaj. Ale Adrian, jaki będzie rozszedł, jak ci gość po 50 wpierniczy, jaki będzie wstyd? Ten Ronaldo też by cię rozjebał, chłopie. Ronaldo, dawaj pytanie, Ronaldo, dawaj pytanie. Dokończę tylko. Nie, uważam, więc uważam, że nie po tej walce, tylko mam nadzieję, że w końcu dostanę jakiegoś godnego rywala, z którym będę mógł cokolwiek pokazać. Będę mógł udawać, że dostałem w głowę i się podać dwa razy. Zamknij mordę już, kurwa. Ale mordę to masz ty, kurwa, paszczu. Adrian, poczekaj, Ronaldo, jedziesz. Cristiano. Si. Znowu on! Hello guys, I know you might not recognize me, but I'm Cristiano Ronaldo, you know, the best player in the world. And I learn some of Polish. A to jest ziomek z naszego czatu, jak coś. And I will ask a question. No problem. Jak wiadomo, jestem najlepszym zawodnikiem w historii, ale mam akurat pytanie do najgorszego, do Adriana Ciosa. Po czym stwierdzasz, że najgorszego? Tak stwierdziłem. Ano to, że ty sobie tak stwierdziłeś, no dobra, słucham. To subiektywna opinia, dobra. Może mieć. Co ty pierdolisz, Ulfik? Dobra, jak patrzę w lustro, widzisz siebie czy Ferrariego, pizdo? Ja widzę siebie, pizdo. To, że ty widzisz Ferrariego, tylko ty masz problem z oczami. No nie ja. Próbujesz udawać, kurwa. Ale ja nie próbuję udawać. To, że taka łatka została mi przyczepiona, bo nie ukrywa. Poczekaj, ale daj mi dokończyć. Zadałeś pytanie, czy odpowiem. To, że kiedyś faktycznie gdzieś tam się wzorowałem na nim, bo był też moim przyjacielem, dużo czasu spędzaliśmy. Znaczy nie wiem, czy to jest ten, ale raz był w ciuchach Seven, nie, Sicarios chyba był i stwierdziłem, że to musi być ktoś od nas. Myśmy razem, z kim się przystajesz, takim się stajesz. To ja potem w swoją stronę robię swoje rzeczy. To, że ta łatka jest, ona pewnie jeszcze długo będzie. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że ja wygrywam, a Madison się przygrywa, więc to też musisz wziąć pod uwagę. Ale musisz też wziąć pod uwagę, że nigdy nawet nie będziesz pewnie w połowie tym, kim on jest. Ale ja nie muszę być, ja chcę być sobą, robić swoje rzeczy, ale idę swoją drogą. Więc jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, żeby coś takiego wyrzucić, kurwa, co każdy gada cały czas wałku, ja trochę się spóźniłeś, bo to było modne, nie wiem, 2-3-4 miesiące temu. Modne, ty próbujesz... Kurwa, ale ja nie próbuję, ja jestem sobą, ale ja jestem... Każdego. Ale nie, no na tym panelu, uważam, że z każdym bym wygrał w pełnym MMA. Dobra, czekaj. Nie, poczekaj. A dlaczego pełne MMA, czyli że czujesz się silny w jakiej płaszczyźnie? Ja czuję się silny w płaszczyźnie połączenia stójki z parterem. No, zajebiście. Ej, Ronaldo. Słuchaj, Cristiano, to dla ciebie... Zapierdolenie. Żółta kartka, Adrian Cios. Pierwsze ostrzeżenie. Pierwsze ostrzeżenie. Za co, kurwa, to ostrzeżenie? No, tutaj... Po prostu. Kurwa, Ulfik, jak nie fair play freakowe, no powiem tak. Ulfik wyciągnął jakieś kartki z dupska i ma. Bycie sobą nie zawsze się opłaca, Adrian. Jeszcze raz, proszę. Bycie sobą nie zawsze się opłaca, jak widać. Chyba no, ale to właśnie o to chodzi. Wróć do Ferrariego, było lepiej. Ale co znaczy wróć do Ferrariego, było lepiej? W sensie wróć do tej kreacji. Ale to serio, ale to co, nie masz nic kurwa mądrego do powiedzenia, nie. Tylko będziesz takie same rzeczy gadał, jak ten kolega. Nie, chodzi, ja nie mówię teraz tego, mówię, że... Ale Adrian, ja ci... Słuchaj, akcja jest taka, byłeś sobie jakimś tam freakiem i tak dalej, ale nagle tam po którejś gali stwierdziłeś, że będziesz dosłownie jeden do jeden mówił teksty Amadeusza i też od tamtego czasu w taki sposób się zachowujesz. Przecież ty nawet krzyczałeś, że jesteś władcą piekieł na Prime jakiś czas temu. I od tamtego czasu też jest taka mocna charyzma, wiesz, górnolotne stwierdzenia i tak dalej, nie? Tamta kreacja była spoko, bo ta, gdy jesteś sobą, jest chujowa. No i to jest życie, wolę być sobą niż dawać kogoś innego. Ulfik, ale Ulfik, szczerze, ale że zobaczyłbym waszą walkę. Jeszcze jedna i musisz wypierdalać. Ulfik, nie ma problemu, po prostu ją wpierdolić. Pojadę coś zjeść. Ulfik, ale tak szczerze, zobaczyłbym waszą walkę z Adrianem. Moją z Adrianem? No, przestań. Ja bym, kurwa, ja bym Ulfika... Nie. Ja myślę, że on mocno lekceważy. No, ale ja myślę, że to mnie jako? Nie, ja myślę, że to mnie wszyscy mocno lekceważą. Zobaczył tą walkę, myślę, że widzowie też. Wojtek, i ty ten sam błąd popełniasz, bo
to wy wszyscy mnie lekceważycie. Ja to, co mówię, tego dokonuję i wywiązuję się ze swoich obietnic, jeżeli chodzi o walki. Ulfika lubię, z całym szacunkiem Ulfik, kurwa, przemieliłbym cię akurat w każdej płaszczyźnie i to jestem w stanie obiektywnie stwierdzić, więc to mówię, czekam w końcu na wyzwania. Adrian, Adrian, ja cię lubię. Powiedziałeś, że na tym panelu jesteś w stanie każdego rozjebać w MMA. Tak. Uważam, że skręciłbym ci kark, stary. Nie, no właśnie, Boxdel, uważasz tylko. Ja jestem pewny tego, że jestem najlepszy na tym panelu, a ty tylko tak uważasz. Ja też ci, Michał, lubię, bo naprawdę fajnie gdzieś tam odezwałeś się do mnie i mega to doceniam. Ale kurwa, no z całym szacunkiem do was, mówię obiektywnie, z każdym na tym panelu bym wygrał w MMA, czy to jest... Kurwa, no nie chcę tu włodarzy, bo ten... No tak by było, no. Dobra, tak, dobra, zaraz by było, Ronaldo, wszystko? Tak by było, no, tak by było. Myślę, że Adrian Cios myśli, że jest Realem Madry, to jest bardziej Lechę Poznań. Dziękuję. Co ty masz do Poznania? Dobra, słuchajcie... Ale źle trafił. Adrian, ja bym chciał dalej pociągnąć ten temat, bo mówisz o swoim rywalu, że jest to parszywy typ, zła osoba. I tu ta cała ochrona już, kurwa, na niego. No. A? Ale jednak przyjąłeś z nim walkę, więc dlaczego przyjąłeś z nim walkę? Słuchaj, przyjąłem z nim walkę z tego względu, że to jest gość, który dwa razy walczył w KSW. To jest gość, gdzie uważam... I chuj, masz w pizdę teraz. Odwołujesz to. Sorry, sorry, jednak jak Legia Warszawa. Ej! Ej, kurwa! I to jest gość, który nie ma swojego zdania. Czekaj to. Dobra. Powiem ci tak, zaraz mamy walkę i tak dalej. Obiektywnie przyjąłem tą walkę z tego względu, że chciałem się jeszcze raz sprawdzić, zarobić parę złotych. To jest osoba, która gdzieś tam obraziła moich bliskich, ale mówię, nie chcę już tego tematu ruszać, ponieważ zaraz walczymy. Stało się tak, jak się stało, czy ją przyjąłem, czy dobrze, czy żałuję tego, czy nie. Ciężko mi określić w tym momencie, ale skoro już tak się stało, tam jeden cel, po prostu tą walkę wygrać w dominujący sposób i tak się stanie. Ale ty, Adi, mówiłeś w wywiadzie, że jesteś gotowy na otwartą wojnę z Tomkiem. I o co dokładnie chodziło? No otwartą wojnę w oktagonie. Chodzi mi o otwartą, jestem gotowy na otwartą. No nie, no bo no nie chodzi tutaj o otwartą wojnę w oktagonie, bo ty dodałeś, że to może spowodować, że nie dojdzie do walki. To znaczy, wiesz co, inaczej. Byłem też pod wpływem emocji, ponieważ kilka drobnych rzeczy zostało też z mojej strony, jak i z jego poruszonych. Uważam, że rodzina to jest rzecz święta i ja i on nie powinniśmy sobie jakby na te tematy wjeżdżać. Możemy się nie lubić, nienawidzić, ale są jakieś granice takiego wzajemnego szacunku. Jeżeli Tomek go ma, to również podzieli moje zdanie. Mnie interesuje w tym momencie tylko walka, tylko to się dla mnie liczy. I tyle. Też wiele rzeczy w emocjach powiedziałem. Czy ich żałuję, czy nie, tego ci nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno jestem w stanie ci powiedzieć, że będzie to bardzo mocna walka, którą na pewno wygram. A co z tą teczką ostatnio? Bo Adrian mówi, że to wszystko to było kłamstwo i dlatego tego nie wrzuciłeś. No słuchajcie, nie chcę poruszać tego tematu, jakby to nie moja... Nie przyszedłem tutaj do Fame MMA, żeby rozstrzygać takie rzeczy. Przyszedłem, żeby się bić sportowo. Tą teczkę ja nie wygrzebałem, to wygrzebała jego była dziewczyna, to... Ja tylko wtrącę, ja... Przepraszam, teraz ja chcę powiedzieć, bo miałeś swoją szansę. Ja chcę powiedzieć. Także do mnie dzwonią, tak ludzie piszą, wrogowie Adriana, a ma ich dużo. Pisała mi do mnie jego jedna dziewczyna, druga dziewczyna, pisał do mnie jego przyjaciel. Dzwoni do mnie jego przyjaciel, który chciał coś powiedzieć, po prostu mnie nie interesują takie rzeczy. Zacząłem tylko dlatego tą sytuację z teczką, dlatego że Adrian mnie zaczepił, więc ja, widzieliście, nawet nie wniosłem tej teczki na face to face. Dopiero jak Adrian zaczął wyciągać mi jakąś przeszłość, to ja wyciągnąłem tą teczkę. Nie miałem w ogóle jej zamiaru wyciągać. Ale jeśli Adrian uważa się za takiego fajnego sportowca, to ja tylko chciałbym podziękować mu i on mówi, że tutaj wszystkich napierniczy, no to będzie miał okazję pokazać, co potrafi. Adrian, tak jak ci mówiłem, ja mogę się położyć w oktagonie i poczekać na twój parter. Zapraszam cię. Tomek, jak ty się z tobą napierdalać? Wychodzimy i się napierdalamy. Napierdalać to ty możesz kilometry, zobaczysz. Tylko tyle możesz zrobić. Ale stary, właśnie ja nie rozumiem, czego ty jesteś w takiej mydlanej bańce. Ty nie masz najmniejszych szans. Ja cię rozpierdalam w każdej płaszczyźnie, akurat w ciebie. Właśnie dlatego ta walka będzie o tyle fajna, że wiem, że ty w każdej płaszczyźnie jestem osobą dominującą, ale ty zobaczysz dopiero po walce tak naprawdę. Dobrze, no, Adrian, tylko chciałem ci powiedzieć, że ja lubię ludzi odważnych, ale nie kamikadze. Ja nie jestem kamikadze. Jesteś po prostu kamikadze. Powiem ci tak, prosto w oczy się ci powiem. No. Dla mnie jesteś pizdą, jesteś słabym zawodnikiem. I w sobotę to zobaczysz. Kurwa, w sumie, tak jak mówię, z każdym bym tutaj wygrał na panelu, a uważam, że jesteś najsłabszy z nich wszystkich. Super, super. Będziesz miał tę okazję udowodnić w sobotę.
Stary, będę miał. Nie, pamiętaj, tutaj mówię przy wszystkich, nie chciałbym cię ganiać po tym oktagonie. Nie będziesz mnie ganiał. Jestem przygotowany, żeby cię ganiać po tym oktagonie, ale słuchaj, stary, mam nadzieję, że masz tyle jaj, co dzisiaj pokazujesz tutaj, wszystkich obrażasz. Zdziwisz wszystkich się. Ja nie obrażam. Że naprawdę, nie obrażam. Posłuchaj. Nie obrażam. Wyraźnie no, ale słuchaj, obrażasz temat. Wszystkich, mówisz, że ty jesteś najlepszy, stary. Ja myślę, że tutaj... No to nie jest obrażanie innych. Nie miałbym z tobą co robić, ale serio. Ale to nie jest obrażanie innych. Serio, nie miałbym z tobą co robić. To nie jest obrażanie innych, że wyraziłem swoją opinię. Więc mówię, mam nadzieję, że nie będziesz uciekał całą walkę, nie będę ciebie ganiał i tyle. Ale Tobie, jaka jest różnica wagi między wami? Koło 20 kilo. A jest szansa, że zobaczysz tę walkę w stójce? Będziecie w stójce się bić? Słuchaj, jeżeli się odpowiednio do tego zabierzecie, to wszystko jest możliwe. Nie, nie chodzi o to, czy wy się, wiesz, nie pójdziesz po nogi od razu. Słuchaj, ja mam trochę inny plan na walkę. Ja uważam też, że widzom jestem winny troszkę czegoś innego niż uciekanie po klatce, a później łapanie za nogę, wywracanie i dobijanie. Chcę dać mi igrzysk. Chcę dać ja wam mówię tutaj, przepraszam, bo Adrian mówi, że będzie łapał mnie za nogę. Adrian, to zróbmy... Ja powiedziałem, że ja nie chcę tego. Ja pierdolę, no i właśnie to jest, kurwa, twój przygłupi łeb, bo ja nie powiedziałem, że będę ci łapał za nogę, tylko idę się z tobą napierdalać. No i tyle. Nie obchodzi mi, że jesteś ale jaki cięższy, może być większy, twój plan na walkę, oprócz tego, że będziesz uciekał? Jaki może być ale twój plan na walkę? A jaki jest twój plan? Dobra. Ja, słuchaj, ja wiem od twoich trenerów, którzy cię wcześniej trenowali, że ty się boisz dostać po twarzy. Ale ja którzy, trenerzy, którzy wcześniej mnie trenowali, to są, znaczy inaczej, trenerzy, bo ci ludzie poświęcili... Ale ja nie obrażam trenerzy, z którymi wcześniej trenowałem. Ja też miałem troszkę inne podejście, przegrywałem walki, dużo imprezowałem. Teraz od czterech gal się wziąłem za siebie, trenuję, wygrywam i wygram teraz kolejny raz, więc jesteś słabo doinformowany. Kurwa, zresztą... Słuchaj, sobie, macie moje się... słowo. Nie, jedna rzecz, macie moje słowo. Na pewno zobaczycie też tą walkę w stójce i nie będzie tylko, kurwa, wywracania. Dobra, ja chcę trochę, to słowo. Ja chcę trochę staruszka przeciągnąć. Ja chętnie zobaczę. Uważasz się za wielkiego wojownika, dostałeś dwa razy w głowę. I po prostu zanieśli cię w noszach. Więc no to wytłumaczy ci sytuację, jak wygląda. Był taki jeden bokser, który tak samo dostał w głowę i skończyło się w tył głowy, skończyło się to kalectwem. I pamiętaj, możesz 100 razy dostać w ten punkt, nic się nie stanie, a raz dostaniesz i może się to skończyć ciężkimi konsekwencjami. Zresztą jak ktoś fauluje, weź kurwa, teraz mówię. Widzimy jak, się. Ale co widzimy? Konsekwencje tych ciosów najmana. Kurwa, siedzisz zadowolony, że się kurwa nie może. Dobra, wrócę do tematu, bo mnie wybijasz, że nie mam podzielnej uwagi. A można dostać raz i może się skończyć kalectwem. Dodatkowo, jeżeli ktoś fauluje, to powinien, kurwa, być wiadomo, że różnie może się skończyć, tak? No ja myślę, że prawdziwy wojownik, stary, nie patrzy na... Ale jak, tego... kurwa, prawdziwy wojownik, jeżeli dostajesz w tył głowy i zaczynasz w tył głowy, zaczynasz mdleć, bo akurat trafiło się w taki punkt, a ten bokser, kurwa, który jest do dzisiejszego dnia kaleką, co miałem, kurwa, kozaczyć, udawać, wstawać, świat się na nogach, błagam cię, kurwa, zobaczymy, czy ty taki mądry będziesz, jak będę cię napierdalał w sobotę po tym, kurwa, twoim pustym łbie i co ty zrobisz? W sobotę. Ja chcę, żebyś w sobotę się wypowiedział po walce. Jestem bardzo ciekawy twojej wypowiedzi, bo na przykład Paweł Jóźwiak, to było tak na konferencji. Rozpierdalam go, pokażę, cios jest, kurwa, najgorszy, wszyscy tego. A po walce stanął w wywiadzie i tak. No, ja to zachowałem się jak pizda, potrzebuję psychologa, nie wiem, co się ze mną dzieje. Kurwa, jestem ciekawy, jak ty skończysz po tej walce, jakie ty będziesz miał podejście. To no na dobra, pewno zobaczymy tak. W sobotę, a teraz przechodzimy do pary Shelly Gagrek. No właśnie, Shelly, czego możemy się spodziewać u was? Również duża przewaga. Czego się możemy... Czy możemy się spodziewać po naszej walce? Dokładnie. No rozpierdolu, no. Wchodzę, kurwa, robię robotę i wychodzę, jadę do domku. Streamka odpalam, pozdrawiam oczywiście widzów z Twitcha. Oczywiście CSAT stream, tak? No i tyle, nie? Jakie ty masz podejście do tego pojedynku? Dużo lżejszy, kurwa, pal, słuchaj. Takie, właśnie takie mam mieszane uczucie, bo to jest taka walka z fiuta trochę. Bo, kurwa, no nie jestem w stanie tutaj ani jakby trochę... Polubiłeś mnie, nie? Ani się nie jesteś w stanie jakoś emocjonalnie bardziej otworzyć, ani nic. Dlatego wychodzę jak do walki po prostu i tyle, robię robotę. Polubiłeś Grega? Znaczy, nie miałem okazji go ani polubić, ani znienawidzieć, bo po prostu nie mam z nim jakby w ogóle styczności. Twittera też nie mam, nie czytam tego. Tak samo wykopu też nie mam, czytam, kurwa, jakichś innych randomowych, kurwa, tych. Mediów społecznościowych, ale no po prostu. Ja tylko jeszcze, poczekajcie, bo dostałem taką wiadomość, Adrian, do ciebie. Słuchaj, piszą mi, że w ogóle ty oszukałeś, że nawet w szpitalu nie zostałeś. Ratownicy medyczni pisali, że ty nawet w ogóle nie zostałeś. Tak, oczywiście, ja nie zostałem w szpitalu publicznym. Wróciłem do domu, mój trener mnie... Zrobił ci okłady. Nie, mój trener mnie wziął i na drugi dzień pojechałem prywatnie do lekarza i tam już poddałem się badaniom prywatnym. Nie chciałem powierzać swojego zdrowia, jadąc na SOR, gdzie no...
to uważam, wtedy na tamten stan czułem się naprawdę źle, więc ja byłem prywatnie później u mojego, znaczy u mojego, byłem po prostu prywatnie u lekarza. Na co mogę tak samo, kurwa, przynieść potwierdzenie, to jest dla mnie żaden problem. Rafał, czy podtrzymujesz słowa ze swojego live'a, że Pasut jest frajerem na liścia? powiedziałem, ja chyba powiedziałem coś na zasadzie, że na niego patrzę, to kogoś takiego widzę. Nie, ty go dokładnie tak nazwałeś, że jest frajerem jebanym na liścia, dodając, że jeszcze jest jebanym C-wordem. Tak, no to podtrzymuję to słowo. No właśnie, dobrze. No bo on lubi facetów, więc dla niego ten C-word to coś znaczy, jakąś akcję, wiesz co chodzi? Dokładnie tak, tak masz jeden, rację. Rozgryzłeś mnie w chuj. Zamknij, kurwa, cipę. Jeden, kurwa, 40-letni gość mówiący no, zamknij cipę. Ty też się wpierdalałeś słowo na face to face, więc ciągnij się. O! Robert, powiedz mi, bo czat tak na zmiennie pisze, JC, JP. Ja wielu ludzi generalnie zarzuca tobie, że ty to, co teraz z sobą prezentujesz, to jest upadek człowieka. Tak? Jak ty natomiast określasz swój aktualny czas w internecie? Słuchajcie, ja właśnie chciałem podziękować całemu czatowi, że pisze JP. Ja też uważam, jebać populistę, chuj mu na łeb. Bardzo dziękuję za wsparcie. I chciałem w tym miejscu podziękować najlepszej federacji świata, że mi za kurwa wydlałeś. Odajebałem. Zamknij cipę. Co? Sam zamknij, kurwa, pizdę. Nie, myślałem, że to Rafki. To zdejmij mi te słuchawki, bo nic nie słyszysz. No, więc kurwa, chciałem podziękować za to, że jestem w najlepszej federacji świata. Szkoda, że z takim kurwa jebanym stypiarzem, śmieciem i nic z nim nie mogę zrobić. Ty jesteś kurwa zadymiarzem, zamknij cipę, zamknij cipę. Brawo, brawo. No kurwa, no, zamknij cipę. Całki kurwo. Jesteś w kurwa zadymiarzem, nie? W chuj. Więc chciałem podziękować, a co do wsparcia, no to wiesz, raz ci idzie dobrze, raz źle, ja się do tego nie przywiązuję. Ale jebać populistę na 100%. Greg, no. Czy po walce z Shelly... Biorę od razu ciosa po? Chciałbyś, czy nie? W sensie po nim, po, jeśli bym był w stanie, bo ja nie będę tutaj mówił, ale nie że mówię wiesz, teraz, może być na kolejnej gali. A, że na kolejnej. Tak. Ja bym go mógł pierdolnąć teraz nawet. Moim zdaniem... Jakbyś mógł pierdolnąć, to już dawno pierdolnął. To jest takie właśnie gadanie. Chodzi mi, kurwa, chłopie, po walce z Shelly mówię, nie, że teraz. No akurat, kurwa, uważam, że Shelly cię no, mega napierdoli, mimo że jakoś tam, kurwa... Obiektywnie mówię, ma, że raczej nie po tej jest walce tak dobry nie jak ty, ale jest dobry, nie? No, obiektywnie MMA, mówię. A co, w czym wy walczycie w ogóle? W karate. A. Kyokushin. My w Kyokushin. Bo nie mamy takiego parteru jak ty, żeby pokazywać świat. No nie macie. Uważam, że no tak jak mówię, okej, okay, dobra, to zrobimy, zrobimy tak. Jak będziemy w stanie, nie? Tam są... wiesz, można się rozgrzewać na tych matach przed walkami, nie? Jak ja mogę się stanie, rozgrzać na tobie. Nie, jak nie będziemy w stanie obaj po naszych walkach zrobimy taki grapplingowy mecz. 5 minut, rundka. Spoko. Dobra, luz. Dogadani. No to dobrze, to dogadani, a my, słuchajcie, będziemy kończyć drugi panel.